Dzień dobry, mamy dzisiaj 31 sierpnia, poniedziałek, ostatni dzień wakacji, a to jest tydzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii falowej. Zanim przejdziemy oczywiście do analiz technicznych najistotniejszych walorów finansowych na świecie, indeksów giełdowych, par walutowych czy też surowców, jak zwykle zaczniemy od makroekonomii, od sentymentu, no i oczywiście jak w ostatnich kilku tygodniach, skupimy się również na COVID-19, bo to jest ten czynnik zewnętrzny, który ja cały czas uważam, że będzie głównym game changerem roku 2020. Zgodnie z najróżniejszymi i wieloma licznymi także teoriami, które już Państwu przedstawiałem, epidemiologów, to co najistotniejsze jest przy pandemii COVID-19, to fakt, że najprawdopodobniej rozpoczyna się jego druga fala. Oczywiście mamy tutaj pewne problemy porównawcze danych, bo to, co Państwo widzą choćby w tym świetnym zestawieniu obrazującym liczbę przypadków w Holandii versus liczbę zgonów w Holandii, widzimy, że teoretycznie zbliżamy się już do szczytu zachorowań z okresu marcowo-kwietniowego, natomiast tu trzeba powiedzieć jedno wyraźne ale przy interpretacji tych danych. Proszę pamiętać o tym, że wtedy znacznie jakby mniejsze były możliwości całego aparatu testowego, aparatu laboratoriów. Z tego też względu najprawdopodobniej liczba przypadków badanych w sposób taki, jak robimy to obecnie, byłaby jednak znacząco wyższa. Tym samym dlatego w obecnych badaniach mamy większy procent tak zwanych przypadków bezobjawowych itp. itd. To, co jest jednak najistotniejsze, czym choćby żyli Amerykanie w momencie, gdy borykali się, nazwijmy to, z przedłużeniem tej pierwszej fali koronawirusa w lipcu, kiedy to osiągali rekordowe ilości, to cały czas podnoszono argument, że nie rośnie nam liczba zgonów, nie rosną nam hospitalizacje. No i tutaj dwie najistotniejsze rzeczy, bo to będzie tak naprawdę punkt wyjścia i na tym dzisiaj rozważania na temat COVID-u zakończymy. Pierwsza rzecz jest taka, że mamy pewien poślizg danych, czyli najpierw mamy nowe przypadki, następnie po kilku dniach, od 5 do 8 dni, to są jeszcze oczywiście dane empiryczne ze Stanów Zjednoczonych, natomiast wydaje mi się, że podobnie się to powinno rozkładać w pozostałych krajach rozwiniętych, po 5-8 dniach dochodzi do przypadków wymagających hospitalizacji. Więc mamy hospitalizację i najczęściej hospitalizacja, inaczej średnio hospitalizacja trwa 2 tygodnie, no i kończy się albo sukcesem, albo nie, ale oczywiście są przypadki, gdzie niekiedy pacjenci pozostają w szpitalach przez wiele, wiele tygodni. Tym samym zgony to jest parametr, który dopiero powinien zacząć rosnąć. Natomiast najistotniejsza kwestia jest taka, że mamy cały już jakby szereg dowodów naukowych na to, że ta liczba zgonów zależy od tego, kiedy i gdzie się zarażamy. Innymi słowy, jeśli do zarażeń dochodzi na zewnątrz, co skutkuje tym, że osoba infekowana dostaje mniejszą dawkę wirusa, ten tak zwany infectious dose jest niższy, dawka jest po prostu mniejsza, najprawdopodobniej rozwijają się mniejsze objawy bądź wręcz są objawy łagodne, czy nawet mamy zarażenie bezobjawowe. Takie wnioski płyną choćby z badania tego, jak zachowuje się wirus grypy, ale także takie wnioski płyną z badań pokazujących, w jaki sposób reagowały zwierzęta poddawane oczywiście różnymi dawkami wirusa COVID-19. Tym samym w ostatnim czasie głównie do zarażeń dochodzi przede wszystkim, to jest jakby główny argument epidemiologów, dochodzi na zewnątrz, bo było ciepło, bo mieliśmy zamknięte szkoły, bo z transportu publicznego mało kto korzystał, bo mieliśmy wakacje. Więc do tych zachorowań dochodziło w zupełnie innych miejscach. Najprawdopodobniej wraz ze zmianą pogodową, z jednej strony oczywiście wirus zacznie efektywniej się replikować, z drugiej strony będą inne wirusy, które będą osłabiać układ odpornościowy, ale kluczowa rzecz jest taka, że my zmieniamy swoje zachowania, bo ograniczamy ilość przebywania na zewnątrz, bo po prostu jest brzydka pogoda i zwiększa się ilość przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, czy to będą galerie handlowe, czy duże sklepy powierzchniowe, ale zwłaszcza te małe
zamknięte pomieszczenia, które nie są dobrze wentylowane, czyli komunikacja publiczna, czyli klasy w szkołach, sale w przedszkolach, czy też pokoje w biurach. Oczywiście możemy sobie mówić, że możemy wrócić do biurowca, pracować jakby w normalnych warunkach i w przypadku lata otwieramy okna szeroko, nie ma problemu. Natomiast w przypadku coraz gorszych warunków pogodowych ta cyrkulacja powietrza będzie utrudniona. Tym samym jakby główny view epidemiologów jest takie, że najprawdopodobniej zaczynamy dopiero tą drugą falę wraz ze wzrostem tych zachorowań. Ten wzrost zachorowań powinien dalej postępować, ale przede wszystkim ze względu na to, że otwieramy szkoły, otwieramy przedszkola, otwieramy czy jakby odblokowujemy transport publiczny i zwłaszcza znowu uczniowie, bo to ta grupa przede wszystkim będzie podróżować transportem publicznym, zmieniamy kompletnie swoje zachowania, otwieramy najróżniejsze, nazwijmy to, punkty spotkań po pracy czy też po szkole, to są jakieś domy kadr, to są sekcje sportowe i tak dalej. Wznawiamy rozgrywki sportowe z udziałem kibiców, tym samym sami prowokujemy tak naprawdę tego wirusa do rozwinięcia drugiej fali. I to, co na razie widać w poszczególnych krajach, bo to nie jest tylko przykład Wielkiej Brytanii, podobnie jest w Hiszpanii czy w Belgii, najprawdopodobniej może się wydarzyć tak, jak było w Australii. W Australii, gdy doszło oczywiście do zmiany pogodowej, bo Australia jako kraj w półkuli południowej obecnie jest w środku zimy, ten wzrost, a przede wszystkim tutaj proszę zobaczyć tą niebieską linię, ten wzrost był zdecydowanie silniejszy niż widzieliśmy ten wcześniejszy wzrost związany z zachorowaniami. Inaczej, mówiąc inaczej, ta proporcja jest tutaj znacznie jakby znacznie większa. Można powiedzieć, że w tym przypadku mamy 3 do 1 w tym zestawieniu, natomiast tej proporcji to będzie jakieś 5, 6, może 7 do 1. Tym samym w trochę taki łopatologiczny sposób można stwierdzić, że śmiertelność wzrosła znacząco w porównaniu do pierwszego okresu. Oczywiście tu też są różne hipotezy, natomiast w ramach tych hipotez wymienia się również właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Dodatkowo trzeba jeszcze powiedzieć o jednej kwestii i to będzie ostatnia rzecz z COVID-em na dzisiaj. Mamy trzy kraje, które na razie są dość dobrym wyznacznikiem, czy trzy regiony geograficzne, które są dość dobrym wyznacznikiem, jak radzić sobie z COVID-em. Najefektywniej, najlepiej radziły sobie do tej pory Chiny. Były to mocne, restrykcyjne lockdowny, bardzo, że tak powiem, mocno egzekwowane przez organy prawa, przez policję. Nawet gdy zakończył się oczywiście lockdown w Wuhan, nie wiem, czy są Państwo świadomi tego, że raz doszło do lockdownu na bodajże jeden tydzień jednej całej prowincji, no i oczywiście mieliśmy też lockdown Pekinu. Dzięki temu, dzięki stanowczym działaniom Chin, udało im się zdławić w zarodku każde wybuchające ognisko. Dzięki temu od wielu dni Chińczycy są wolni od nowych przypadków koronawirusa, no i radzą sobie najlepiej. Gospodarczo wyszli na to najlepiej, zdrowotnie wyszli na to również najlepiej. Drugim przykładem kraju, który ma nieco inną filozofię działania, jest Korea Południowa. Tam nie dochodzi do lockdownów, ale tam dochodzi do perfekcyjnej izolacji osób chorych. Korea Południowa ma najlepiej rozwinięty system śledzenia osób chorych, wręcz dzieliła się z wieloma krajami swoimi doświadczeniami tym, jak to należy robić. I dzięki temu, że błyskawicznie te ogniska były wykrywane i oczywiście z tym się też związała ogromna skala testowania osób, błyskawicznie udało się stłumić w zarodku te wybuchy. I to są jedyne dwa kraje, które efektywnie sobie poradziły z nawracającymi na razie falami COVID-19. Pytanie, jak to oczywiście będzie w zimie, ale na razie one są wyznacznikiem tego, jak powinno się postępować. Australia i Nowa Zelandia z kolei to są dwa kraje, które doświadczyły drugiej fali, natomiast działania, które podejmują, zwłaszcza Australijczycy, są zgodne ze wszystkimi zaleceniami WHO. Czyli po pierwsze doszło do silnego wybuchu tej pandemii w stanie czy w dystrykcie Victoria, czyli w jednym ze stref geograficznych Australii. No i ta Victoria została kompletnie zamknięta dla pozostałej części Australii. Bardzo restrykcyjne ograniczenia transportu, noszenie maseczek, punktowe lockdowny. I dzięki temu w
widzą Państwo ten znaczący spadek zachorowań, no i dzięki temu pewnie gospodarka w mniejszym stopniu ucierpi. Natomiast podejścia chińskiego, podejścia koreańskiego czy podejścia australijskiego absolutnie nie będziemy w stanie zastosować w krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że my pozwoliliśmy wirusowi na swobodne rozprzestrzenienie się i tak naprawdę wirus czeka na podpałkę czy na benzynę, która będzie skutkować wybuchem nowych ognisk i ani podejścia koreańskiego, ani chińskiego, a tym bardziej australijskiego nie da się zastosować i pewnie jedynym skutecznym podejściem będzie całościowy lockdown albo przykładem Szwecji soft lockdown. Skutki, tak jak już Państwu opisywałem, są tego takie same. Więc widząc, jakie mamy widmo ryzyka na najbliższe 3-4 miesiące, skupmy się teraz na tym, jak wyglądają nastroje na rynku. No i nastroje na rynku, trzeba jawnie to powiedzieć, są skrajnie euforyczne. Już pomijam to oczywiście, że nikt nie myśli o COVID-19, wręcz jak ktoś o tym mówi, to często spotyka się z pewnym antagonistycznym nastawieniem. Okej, ale chodzi przede wszystkim o to, że rynek wierzy, a głównie inwestorzy wierzą, że to, co widzimy teraz na rynku, jest nie do zatrzymania, że żadnej recesji już nie będzie, że będzie tylko lepiej. A wiele wskaźników pokazuje, że zbudowali to, co udało się na rynku zbudować, to największe nadzieje w historii, czy też największy pozytywny nastrój, euforyczny nastrój, jak zwał, tak zwał, największe odchylenie w historii. No i to jest najlepiej zobrazowane na podstawie zmodyfikowanego wskaźnika Buffetta. Widzą tutaj Państwo Wilshire 5000, czyli kapitalizację najszerszego agregatu akcyjnego w Stanach Zjednoczonych do amerykańskiego GDP za drugi kwartał. No jak na chwilę obecną, może jeszcze tylko dopowiem, według wskaźnika Buffetta, choćby dla globalnego rynku akcji, jeżeli byśmy sobie wzięli total market cap przez total GDP na świecie, czy global GDP, no to wyszłoby jeden. No i jakby pierwotna analiza wskaźnika Buffetta jest taka, że jeżeli przekraczamy poziom jedynki, wchodzimy w poziom bańki spekulacyjnej. Największe wartości tego wskaźnika dla rynku amerykańskiego były w 2000 roku, to było okolice 167%. I to były poziomy, do których się przez długi, długi czas nie byliśmy w stanie zbliżyć. Wszelkie wcześniejsze szczyty były na niższych poziomach, szczyt z 2007 roku to było 115 bodajże procent, czyli też tutaj około 125%, czyli też niższe poziomy. Udało się w połowie ubiegłego roku i na początku tego roku zbliżyć do tych szczytów, aczkolwiek ich nie przebić, obecnie 190%. To pokazuje relatywne ujęcie rynku do produktu krajowego brutto. To pokazuje, że jesteśmy najbardziej, mamy najbardziej wykupiony versus PKB rynek w historii, najbardziej skrajny, o największych tak naprawdę oczekiwaniach. Kolejna ciekawa rzecz to wykres, który już Państwu pokazywałem, aczkolwiek on jest zaktualizowany. To są ilość opcji kupna minus opcje sprzedaży, tym samym możemy znetować pozycję, ale jako procent wolumenu na NYSE. Czyli do tej pory pokazywałem w ujęciu bezwzględnym ilość tych opcji, a tutaj jest w ujęciu procentowym. Oczywiście dane ucinają się na 2000 roku, natomiast w 2000 roku, kiedy to właśnie biliśmy szczyty bańki dotkomowej, kiedy euforia sięgała zenitu, to było 6%. Obecnie dwa razy tyle. Nawet jak popatrzymy sobie, jakby wypadało nam jakaś wieloletnia średnia, to nie przekraczalibyśmy poziomu 4%. Teraz inwestorzy są skrajnie optymistycznie, skrajnie agresywnie nastawieni do rynku akcyjnego. No i to, co jest na pewno niepokojące, to po pierwsze udział inwestorów detalicznych, bo jest on w tym momencie dwukrotnie większy niż w ostatnich latach czy miesiącach. No i sam fakt, że ludzie dalej zajmują, czy inwestorzy dalej zajmują długie pozycje na rynku, mając przed sobą spore ryzyko w postaci COVID-19, po pierwsze, a po drugie, mając bardzo nieatrakcyjny tak zwany profit to loss, bo ewentualna możliwość wzrostów do końca roku jest moim zdaniem już mocno ograniczona i to jest raptem, bym powiedział, że może kilka procent, a możliwość spadków kilkukrotnie większa. Tym samym profit to loss, czyli ewentualny potencjalny zwrot z inwestycji do straty jest kompletnie nieatrakcyjny, aczkolwiek przy takiej euforii inwestorzy na to
nie zwracają uwagi. Pokazywałem bodajże Państwu w zeszłym tygodniu ten wykres dla indeksu S&P. Też indeks pokazujący, on prawdopodobnie bazuje na put call ratio, tak mi się przynajmniej wydaje. No on też pokazuje jakąś skrajność. Takie parametry nigdy w historii nie były osiągane. No i ciekawa kolejna rzecz, odchylenie od 200-dniowej średniej kroczącej, to odchylenie bardzo często wyznacza jakiś skraj na rynku. Oczywiście tegoroczne spadki były skrajne. Tak bardziej chodzi o to, że były skrajne, bo nigdy szybko rynek tak się nie załamał. Te spadki z 2008 roku czy 2000 były głębsze, natomiast one były wolniejsze. Tym samym średnia 200-dniowa szybciej, inaczej, przez to, że spadki były wolniejsze, to ta średnia zdążyła za nimi podążać. Tego oczywiście się nie udało uzyskać w tym miesiącu, natomiast głównie chodzi o to, że mamy obecnie rekordowe odchylenie tej średniej w historii dla indeksu S&P 500. Poprzednie odchylenia, które udało się notować, to był styczeń 2018, gdy rynek tąpnął mniej więcej 12%, no i wcześniej mieliśmy tak duże odchylenie w lutym tego roku, gdy rynek tąpnął kolejnych kilkadziesiąt procent. Znowu, mogę pokazać ten indeks, ale zaraz pewnie Państwo powiedzą, no dobrze, ale indeks Nasdaq Composite w 2000 roku był bardziej odchylony od średniej kroczącej niż jest teraz, bo teraz to odchylenie wynosi 30 bodajże parę procent, a nawet sięgaliśmy chyba 50 czy 60% w 2000 roku. Jasne, zgoda, tak było, tylko że proszę pamiętać wtedy o jednym, że w 2000 roku ta mania dotkomowa udzieliła się wszędzie, rosły wszystkie spółki i to w takim szaleńczym tempie. Obecnie rośnie nam pierwsza liga, czyli Fangman, do tego trochę wolniej rosną pozostałe spółki technologiczne zaliczane do takich gigantów, jak jakiś na przykład PayPal, Visa czy Mastercard. No i oprócz tego mamy całe tło, które rośnie znacznie wolniej bądź nawet nie rośnie. Więc mamy jakby pierwszą ligę tych wielkich spółek, mamy tą całą drugą ligę spółek mocno spekulacyjnych, ale z tych 5000 spółek w indeksie Nasdaq to rośnie rynek zdecydowanie węższym gardłem, stąd też odchylenie samego Nasdaqa jest mniejsze. O tym też należy pamiętać. Kolejna ciekawa rzecz, tutaj mamy Global Leading Standard jako pewien standard pożyczkowy versus Global Equities. Oczywiście to jest stricte związane z konsumpcją. Gdy mamy pewne problemy, choćby z kredytami krótkoterminowymi, z kredytami gotówkowymi, inwestycyjnymi kartami kredytowymi, tym samym spadały nam w długim terminie sprzedaż detaliczna, spadała konsumpcja, to wpływało też na rynek akcji. Nie ma tu jakichś doskonałych korelacji między tymi dwoma wykresami, sobie tutaj jakby z tego zdaję sprawę, bo ewidentnie widać choćby w okresie 16-19, że szliśmy wtedy do góry, natomiast rynek różnie się zachowywał, natomiast głównie chodzi o te rozszczepienie. Chodzi o te rozszczepienie, że mamy znaczące pogorszenie warunków pożyczkowych, a rynek akcji mimo tego jest w stanie uzyskać dodatnie wartości. Gdybyśmy mieli znowu zbiec się na tych dwóch indeksach, no to przynajmniej silny ruch korekcyjny, jeśli nie jakieś mocne tąpnięcie jest przed nami. Dobrze, kolejna rzecz, przepraszam Państwa, tylko wyłączę jedną rzecz, żeby nic nam tu nie przeszkadzało, zapomniałem tego wcześniej zrobić. Kolejny jakby potężny rozdźwięk, który widzimy, to jest wskaźnik Buffetta, który wcześniej Państwu pokazywałem, US Market Cap przez GDP Ratio w porównaniu do Conference Board Consumer Confidence Index. Conference Board obok wskaźnika Uniwersytetu Michigan to są dwa najpopularniejsze amerykańskie wskaźniki sentymentu. No i też często te wskaźniki sentymentu pokazują przynajmniej na przestrzeni ostatnich lat, a w przypadku indeksu Conference Board pewnie nawet to jest dłuższy okres niż 10 lat, bardzo wysoki poziom korelacji. Oczywiście te korelacje nie będą doskonałe, będą pewne przesunięcia, choć są takie okresy jak na przykład 2003 rok, gdy mieliśmy, zanurkował nam Consumer Confidence Index, a jednak wskaźnik Buffetta poszedł mocno do góry. Natomiast poza takim krótkoterminowym szumem, proszę zobaczyć, co się wydarzyło na tym. Podobnie jak wcześniejszy wskaźnik, potężny rozdźwięk. Z jednej strony
US Market Cap przez GDP Ratio, rekordowe wartości. Z drugiej strony Consumer Confidence Index spada na poziomy widoczne w dołku recesji z 2008 roku i w dołku recesji z 2002 roku, bo mieliśmy najpierw załamanie dotcomów i dopiero to załamanie dotcomów uderzyło w rynek, w realną gospodarkę. I po tym załamaniu dotcomów 2001-2002, naprawdę 2001 rok, to była recesja. Wskaźnik nastrojów ewidentnie pokazuje, że znajdujemy się w głębokiej recesji, a wskaźnik Buffetta pokazuje, że znajdujemy się na szczycie wszechczasów. Jak Państwu zawsze wspominałem o takich dywergencjach, one zawsze muszą się zbiec. Pytanie jest tylko takie, czy to nastroje wśród konsumentów poprawią się tak gwałtownie, że dobiegną, jakby dogonią rynek? To wydaje mi się jakby mało prawdopodobne czy realne, patrząc choćby na to, że 15 milionów Amerykanów nie ma pracy i dalej obawia się o swoje zatrudnienie i o wygaśnięcie choćby programów pomocowych, czy to jednak wskaźnik Buffetta mocno tąpnie i według tego jakby tego prostego zestawienia powinien tąpnąć o 0,8-0,85, czyli jeżeli mamy teraz 1,9, no to powinniśmy spaść gdzieś do jedynki, żeby dogonić. Oczywiście znowu pytanie, co jest w US Market Cap tutaj, no ale to jakby najprostszy sposób, żeby wskaźnik Buffetta przy stałym PKB-ie spadł do tego poziomu, to jest tąpnięcie mianownika o jakieś 40-50%. Wtedy zbiegamy się do fundamentów. Następna ciekawa rzecz, rolowane opcje, tak naprawdę dzienne rolowanie opcje, ich wolumen dotyczący Fangmanu, nawet nie Fangmanu, bo zamiast NVIDII mamy Tesla, to też pokazuje pewną koncentrację na rynku. Rynek rośnie bardzo wąskim zakresem i rośnie głównie tą technologią, która moim zdaniem oderwała się skrajnie od fundamentów. Oczywiście nie wszystkie spółki, bo taki Amazon świetnie sobie poradził w obecnych warunkach na rynku. Taki Netflix też zanotował jakieś przynajmniej krótkoterminowe, poprawne dynamiki, no ale trudno już oceniać choćby jakoś właściwie Tesla czy Apple fundamentalnie. Nie będę wchodził tutaj w żadne dywagacje, no ale dla mnie to jest skrajne oderwanie od fundamentów, a to głównie pokazuje, że rośniemy na bardzo jakby wąskim zakresie rynku. Oczywiście ten wykres już Państwu pokazywałem, totalne odchylenie, jeśli chodzi o rozkład, o trzy odchylenia standardowe w rozkładzie normalnym. To oznacza, że taka sytuacja, że 99,99 i pewnie jeszcze 99% razy taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, czyli jesteśmy w jakimś momencie totalnej, skrajnej sytuacji na rynku według tego rozkładu normalnego i tych odchyleń, które rynek teraz prezentuje. No i kolejny ciekawy wskaźnik, healthcare plus tech versus energy i financials, czyli dwa. Czyli kolejny jakby potężny rozdźwięk. Oczywiście można powiedzieć, że przecież technologie się genialnie poprawiały, wyniki i tak dalej, natomiast to jest jakby ciekawostka. Ten rozdźwięk, czy te nożyce się otworzyły w 2016 roku, a w 2015 roku Apple zanotował swój rekordowy rok, a potem wyniki mniej więcej płasko przez kolejne lata. Mimo tego, oczywiście to jest jakaś jedna wybrana spółka, ale to, ja nie mówię, że jakby przyszłość nie należy do technologii, tylko to pokazuje pewien skraj optymizmu i pewne niedowartościowanie z jednej strony jednego sektora i totalne przewartościowanie drugiego. I przechodzimy teraz już do analiz technicznych. Zaczynamy od indeksu S&P 500. Wiedzą Państwo, jakie jest moje nastawienie do COVID-u i przełożenia COVID-u na gospodarkę. Wiedzą Państwo, jak nastrojowo, euforycznie teraz wyglądamy. No jeśli chodzi o S&P 500, no trzeba powiedzieć, że poprawione kolejne maksima, dochodzimy do potężnej zapory podażowej, no i co jest chyba najistotniejsze, to ta dywergencja, którą już Państwu pokazywałem. Jeśli dzisiaj zakończylibyśmy notowania płasko, a jutro otworzymy się chociaż trochę wyżej, to tym samym, jeśli wrzesień będzie, chociaż otwarcie września, chociaż knot świecy będzie powyżej sierpniowego zakończenia, wyrównamy tą rekordową dywergencję trwającą 33 miesiące z 2000 rokiem. Ze wszystkich indeksów giełdowych to była największa dywergencja zanotowana w historii.
I ona była tylko na indeksie S&P 500, bo na innych indeksach to inaczej wyglądało. To jest jakby kolejny argument pokazujący na to, że odbicie odbiciem, lekceważenie czy nierespektowanie COVID-u swoją drogą, ale to, co widzimy, to jest nastrój. Nastrój, który zbudował jakieś gigantycznie skrajne środowisko inwestycyjne. Co jest nad wyraz ciekawe, to fakt, jak zachowuje się indeks zmienności. Jak Państwo pamiętają, jakieś 3-4 tygodnie temu rekomendowałem dodać tą pozycję do portfela, czyli kupić ETF-a na wzrost indeksu S&P 500. No i co jest ciekawe, dzisiaj też mamy plus 6% na indeksie, tego oczywiście na świecach jeszcze nie ma. Widzimy reakcję pozytywną indeksu versus indeks bazowy, który również rośnie. Korelacja dodatnia pomiędzy tymi indeksami występuje ekstremalnie rzadko. Podobna sytuacja dotyczy choćby Nasdaqa 100, a indeksu VXN, czyli indeksu na zmienność tychże walorów. I zazwyczaj historycznie taka sytuacja poprzedzała silne spadki na rynku bazowym. Cały czas uważam, że ta inwestycja w tego ETF-a, mimo że jest bardzo mocno spekulacyjna, to jest to dobry moment. Domknęliśmy lukę Bessy, wybiliśmy się górą z kolejnego klina, zakończona trójfalowa korekta spadkowa. No i mamy szansę nawet w stronę poziomu 100 punktów wyrwać na tym indeksie. I cały czas uważam, że ze względu na tą potężną dywergencję, ta inwestycja lewarowana to jest dobry pomysł na kolejne tygodnie. Oczywiście skrajnie wyglądają indeksy technologiczne. W przypadku indeksów technologicznych to, co jest chyba najistotniejsze, to fakt, że również w miesiącu wrześniu wyrównamy tą rekordową dywergencję. Natomiast z perspektywy krótkoterminowej, inaczej z perspektywy wykresu arytmetycznego, ta fala piąta, którą budujemy, zwłaszcza na indeksie Nasdaq Composite, jest falą wydłużoną. W przypadku samego Nasdaqa, jeszcze należałoby to sprawdzić. Na pewno na Nasdaq Composite mamy falę wydłużoną. Oczywiście w przypadku zwykłego na Nasdaqa jak najbardziej to wydłużenie też ma miejsce. To jest istotne w sytuacji, gdy mamy wydłużoną falę piątą. Wydłużona fala piąta powstaje zawsze jakby w jednym środowisku inwestycyjnym, w środowisku skrajnej euforii, w środowisku manii, to co buduje nam bańkę inwestycyjną. Każda bańka, którą widzieliśmy do tej pory na rynku, kończy się wydłużoną falą piątą. Dokładnie w taki sposób kończył się szczyt wzrostów dotkomowych w 2000 roku, w taki sposób kończyły się wzrosty na Bitcoinie, w taki sposób kończyły się również choćby wzrosty na srebrze bodajże w 2011 roku. Każda bańka kończy się tak samo, gdyż inwestorzy reagują w taki sam sposób. I ważniejsze są implikacje, bo oczywiście moment pęknięcia bańki jest trudny do określenia. W tym roku mamy pewną podpowiedź, bo być może COVID będzie tym parametrem, który wpłynie na pęknięcie bańki, być może nie, być może będzie to coś innego. Natomiast w momencie, gdy dochodzi do pęknięcia bańki, w momencie, gdy dochodzi do zwłaszcza do pęknięcia czegoś takiego, co ma teraz miejsce na rynku, to nie spodziewamy się korekty rzędu 10%, nie spodziewamy się korekty rzędu 20%. To nie jest nawet spadek rzędu 50%. Zazwyczaj, gdy dochodzi do pęknięcia bańki, to finalnie rynek niedźwiedzia kończy się, zabierając ze sobą 75-90% wcześniejszych wzrostów. Dokładnie w taki sposób kończyła się bańka w 2000 roku. W 2000 roku indeks Nasdaq 100 z poziomu 4800 punktów spadł do poziomu 800 punktów, czyli 4000 punktów zostało z tego indeksu ściągnięte, czyli prawie 80% przeceny. Podobnie oczywiście było na Nasdaq Composite, pewnie na indeksach, gdzie nie mamy wydłużonej fali piątej, tak jak na S&P, jeśli dojdzie do tego pęknięcia, to te spadki nie będą tak dynamiczne. Natomiast w przypadku tych najbardziej wykupionych segmentów, tak silny ruch spadkowy może nastąpić. Na Nasdaqu z 5000 rynek topniał do 1000, czyli tutaj mieliśmy prawie 90% przecenę. Znowu, może się to wydawać jakieś skrajne, czy wręcz szalone.
Natomiast wyrównujemy najbardziej euforyczne, najbardziej wykupione środowisko inwestycyjne w historii. Nigdy rynek nie był tak mocno wykupiony. Okej, pewnymi parametrami w 2000 odchyliliśmy się bardziej na pewnych indeksach, natomiast zbiorczo nigdy rynek nie był tak mocno wykupiony i przy tym mamy oczywiście ryzyko drugiej fali COVID-u, kolejnego spadku aktywności, coś, co moim zdaniem powinno złamać nastrój na rynku. Więc mogą Państwo uważać moje poglądy za skrajne, za dziwne, czy wręcz się z tych poglądów śmiać. Natomiast głównie chodzi o to, żeby każdy finalnie na swoim portfelu wyszedł na tych zmianach na plus. Jeśli obstawiają Państwo wzrosty, to proszę mocno pilnować tych pozycji, zwłaszcza że profit to loss w tym momencie jest bardzo nieopłacalny, nieatrakcyjny. Być może to jest nawet czas na to, żeby zabrać wszystko z tej strony długi na rynku i choćby poczekać do stycznia, lutego, bo statystycznie wrzesień jest najgorszym miesiącem na rynku i bardzo często właśnie w tym kwartale zaczynały się mocne spadki. Tak choćby było w 2000 roku, to jakby to topnięcie zaczęło się we wrześniu. W ostatnich latach, gdy dochodziło do silniejszego ruchu spadkowego w 2014 roku, okej, tutaj też mieliśmy wrzesień, chociaż ta główna skala spadków była w październiku, ale wrzesień to był też miesiąc, który w 2007 roku bardzo mocno przyspieszył. Statystycznie najgorszy miesiąc z statystycznie możliwym zderzeniem się z drugą falą COVID-u. To jest naprawdę dobre miejsce do tego, żeby przynajmniej część ryzyka ściągnąć z rynku. Tak jak powiedziałem już w zeszłym tygodniu, jak mówię od dłuższego czasu, to co jest problematyczne na indeksach, co widzimy na indeksach światowych, to, że średnie się nie potwierdzają, czyli teoria doła się tutaj nie sprawdza, z tego też pewnie względu na przykład na Fear and Greed Index robiony przez CNN. Nie zobaczymy tak skrajnych wartości greed, jak widzieliśmy choćby w lutym tego roku. Średnie się nie potwierdzają, bo rośnie to, co ma technologię, czyli Nasdaq 100, Nasdaq, tam gdzie ta technologia waży jak najwięcej, to rośnie. Wilshire 5000, indeks światowy, S&P, tam gdzie technologii mamy mniej, Dow Jones, czy już tam, gdzie tej technologii jest znacznie mniej, Russell, NYSE, te wzrosty są znacznie słabsze. Na Russellu do szczytu mamy jeszcze sporo, tak naprawdę jesteśmy na potężnym oporze i to jest miejsce, skąd powinien się rozpocząć kolejny ruch spadkowy. Podobnie na NYSE Composite Index finalizujemy ten impuls, który powinien zakończyć ruch wzrostowy na NYSE. Tu też uderzamy w silny opór na NYSE Composite Index, ale to, co jest znaczące, jeszcze gorzej wyglądają rynki europejskie. No, w Europie nie ma technologii tak dużo, w ogóle jakość tej technologii jest znacznie gorsza. KKR dzisiaj wprawdzie 5070 punktów mieliśmy, czyli wybiliśmy ten szczyt, ale nie przebiliśmy lokalnego szczytu. No i to jest cały czas ta duża niewiadoma, bo widzimy sporą konsolidację na KKR, która dobrze wpisuje się w formację trójkąta. Więc niewykluczone, że taka formacja ma miejsce, poprawimy jeszcze maksima i dopiero wtedy indeks zacząłby spadać. Natomiast to poprawienie maksimów skutkowałoby zbudowaniem ogromnej dywergencji, kilkumiesięcznej dywergencji w ramach tej korekty wzrostowej. Natomiast ten szczyt nie musi zostać przełamany. Gdyby nie został przełamany, to implikacje płynące z analizy technicznej tego wariantu są dość tutaj pesymistyczne, bo po tym silnym pięciofalowym tąpnięciu mamy typową trójfalową korektę z trójkątem w ramach fali B, więc książkowy wzrostowy zygzak, tym bardziej, że równość fal praktycznie zaliczona, górne ograniczenie kanału zaliczone, 61,8% zniesienia Fibonacciego zaliczone. Jeśli nie przebijemy szczytu, gdybyśmy mieli w najbliższych dniach próbować testować to dolne ramię alternatywnego trójkąta i je przebijemy, to by oznaczało, że rozpocznie się fala trzecia, w trzeciej, w trzeciej. Czyli bardzo dynamiczny ruch spadkowy. Ten dynamiczny ruch spadkowy, jeśli faktycznie wbijemy się dołem, a nie górą, powinien błyskawicznie sprowadzić indeks jakieś 25-30% niżej, a tak naprawdę z impetem przełamać tegoroczny dołek. Podobne wnioski są na pozostałych europejskich indeksach. FTSE MIB, tutaj nie mamy aż takiego natężenia fali trzeciej. W przypadku FTSE MIB mamy
falę pierwszą, drugą. No i w przypadku trójki, trójca gdzieś w 17 czy 16 tysięcy punktów FTSE MIB powinien zmierzać. Piękna formacja głowy z ramionami podtrzymuje cały czas rekomendacje na kupno ETF-a na spadki włoskiego indeksu giełdowego. No i najprawdopodobniej do końca roku powinniśmy poprawić te marcowe dołki. Eurostoxx 600, czyli szeroki rynek europejski, szeroki indeks blue chipów, też wygląda dość wątle, czy dość słabo. Mamy zakończoną trójfalową korektę i to samo co na FTSE MIB. 1,2, 1,2. Jeśli tylko przebijemy lokalny dołek, mamy złamanie linii szyi i to oznaczałoby pewnie, że szybko gdzieś w rejonie 320 dołka fali B byśmy zmierzali i następnie niżej. Najsilniej z indeksów europejskich wygląda DAX. Znajduje się on najwyżej, natomiast w perspektywie długoterminowej DAX wygenerował potężny sygnał sprzedaży. Wybił się dołem z klina kończącego, wieńczącego trend wzrostowy od double bottom, czyli z tego 2011 roku. To jest oczywiście potwierdzone rozległą dywergencją na RSI. Mamy też potężną formację głowy z ramionami. Mamy lewe ramię, podwójną głowę, prawe ramię z linią szyi. No i dodatkowo od szczytu mamy impuls spadkowy z bardzo dynamiczną kombinacją zygzaków, ale jednak, które wpisują się w korektę. To jest problem fali drugiej w teorii fal Eliota, bo ona najczęściej zatrzymuje się na 61,8% zniesienia wcześniejszego ruchu, ale może tak naprawdę zjeść nawet 99% fali pierwszej. Natomiast to jest, tak jak powiedziałem, silny sygnał spadkowy, bo projekcje wielu różnych technik wypadają w rejonie 5000 punktów. Wydłużenie charakterystyczne dla fali trzeciej versus fala pierwsza. Zasięg wybicia z formacji RGR po złamaniu linii szyi. 61,8% zniesienia Fibonacciego supercyklu, bo to są wzrosty od II wojny światowej. 78,6 nieco wyżej, wypada nam 78,6 od 2009 roku, choć pewnie jakbyśmy zmierzyli od jakiegoś lokalnego dołka, czyli drugiego, to te 78,6 dokładnie wypadnie poniżej tego poziomu. Myślę, że to jest istotniejsza tutaj sugestia. No i dodatkowo dołek fali czwartej, czyli tam, gdzie powinna zmierzać korekta następująca po zakończeniu większego cyklu wzrostowego. Na wykresie krótkoterminowym, wykresie dziennym, no cały czas nie mamy jakiegoś dynamicznego ruchu wzrostowego. Dzisiaj trochę wyżej, trochę niżej. Od wielu tygodni ta zmienność dość mocno się zmniejsza, natomiast na razie mamy formację głowy z ramionami. Jeśli mielibyśmy wybić 12200, no to będzie oznaczało wygenerowanie mocnego czy potwierdzenie mocnego sygnału sprzedażowego. Wtedy szybko indeks powinien zmierzać do zamknięcia pierwszej luki Bessy w rejonie 10700 i drugiej luki, przepraszam, luki Hossy i drugiej luki Hossy w rejonie 9700. Natomiast najprawdopodobniej to będzie już oznaczało rozpoczęcie tego ruchu w stronę 5000 punktów na indeksie DAX. Gdybyśmy wybili się górą, bo to jest oczywiście możliwe, to mamy zakończenie formacji trójkąta. Powinniśmy zostać zatrzymani wtedy na tej luce Bessy. Może ona zostanie domknięta. No i oczywiście mielibyśmy bardzo rozbudowaną dywergencję na wykresie krótkoterminowym. Znowu profit to loss na DAX-ie jest bardzo niekorzystny dla pozycji długich, stąd ja podtrzymuję rekomendacje na spadki tego indeksu. Jak wyglądają pozostałe walory? Zaczynając od dolara amerykańskiego, no presja podażowa cały czas trwa, natomiast cały czas jesteśmy gdzieś na silnym wsparciu na dolarze amerykańskim. No i ten ruch, który prognozuję, zapewne skutkowałby silnym powrotem do dolara i mogłoby to skutkować jakimś 20% umocnieniem tej waluty i najprawdopodobniej również w dużym stopniu zaburzyłoby obraz na rynku surowcowym. Cały czas uważam, że ciekawą opcją jest inwestycja w EuroPLN. Jesteśmy na silnym wsparciu, wybiliśmy się z wieloletniej formacji trójkąta, no i ruch wzrostowy w stronę 6 zł w kolejnych kwartałach jest tutaj mocno przeze mnie podkreślany. Jeśli chodzi o rynek surowcowy, do którego teraz przejdziemy, no przede wszystkim widzieliśmy bardzo silne w ostatnich tygodniach, bo w ostatnie dni to było raczej uspokojenie, ale w ostatnich tygodniach był bardzo silny ruch wzrostowy w przypadku rynku metali szlachetnych.
I tu jest taka ciekawostka. W momencie, gdyby doszło do jakiegoś meltdownu, rynek by zaczął topić się, spadać, mówię tutaj o rynku akcyjnym, to najprawdopodobniej w pierwszym momencie również pod dużą presją podażową byłoby złoto i srebro. W moim głównym scenariuszu falowym prognozuję, że złoto powinno spaść w rejon 1500 dolarów i mówiąc kolokwialnie, tam się zobaczy. Jeśli spadek będzie trójfalowy, to może być to koniec fali drugiej i okazja do kupna. Natomiast jeśli te spadki będą impulsowe, to możemy schodzić wręcz niżej do kolejnych poziomów. Natomiast to, co jest istotne obecnie, na szczycie zbudowaliśmy dywergencję, a na wykresie dziennym mamy najprawdopodobniej sekwencję fali 1, 2, 1, 2. Oczywiście jest tu opcja alternatywna formacji trójkąta, z której moglibyśmy się jeszcze wybić górą, co pewnie skutkowałoby później rozpoczęciem ruchu spadkowego. Natomiast wydaje mi się, że tu alternatywa nie będzie rozgrywana, raczej silny ruch spadkowy obecnie przed nami. I przynajmniej krótkoterminowo to jest miejsce do zamknięcia długich pozycji i otwarcia spekulacyjnie pozycji krótkiej na spadki złota. Podobnie myślę o srebrze, tyle że srebro jest bardziej podażowo obciążone w tym scenariuszu powrotu COVID-u, bo srebro, jak i miedź to są surowce przemysłowe i one powinny mocno negatywnie reagować na ewentualne potknięcia świata związane z COVID-em. To zwłaszcza należy obserwować, jeśli inwestujemy w miedź, to, co się będzie działo w Chinach. Jeśli COVID miałby powrócić w Chinach, to dla miedzi miałoby to katastrofalne skutki i pewnie przyczyniłoby się do silnego ruchu spadkowego. W ujęciu krótkoterminowym, podobnie jak na złocie, być może jest to trójkąt, aczkolwiek moim zdaniem jest to początek fali 1, 2, 1, 2, co by oznaczało, że powinniśmy gdzieś do tego rejonu 18-19 dolarów się dość szybko na srebrze skorygować. Jeśli chodzi o kopalnie złota, zatrzymaliśmy się na potężnym oporze. I tu znowu to samo, co widzimy na głównych metalach szlachetnych. Albo jest to formacja trójkąta, albo układ 1-2-1-2. Czyli albo mocno się będziemy korygować poniżej 30 dolarów i dalej, nawet w stronę 20, czy nawet na minima, albo jeszcze raz do góry i dopiero zaczniemy ten ruch korekcyjny. I na samym końcu oczywiście ropa naftowa z jakimś ultra długim klinem, potwierdzonym potężną, rozległą dywergencją, to aż krzyczy do wybicia się dołem i rozpoczęcia gwałtownego ruchu spadkowego, bo kliny zawsze poprzedzają gwałtowny ruch na rynku. Tak jak formacje trójkąta, gdzie zmienność nam się zmniejsza, takie formacje następują przed silną zmianą ceny, podobnie z klinem, tylko że w klinie zawsze ten mamy ruch odwrotny do nachylenia klina, więc mamy tutaj klin rosnący, więc ja bym antycypował bardzo silny ruch spadkowy. No i nie ukrywam, że to, co mnie najbardziej zastanawia na ropie naftowej, czy weźmiemy sobie ropę Brent, czyli ten standard światowy, czy tylko ropę WTI, czyli standard amerykański, to jest istotne, co po tym klinie się wydarzy. W sensie spodziewam się ruchu spadkowego w dwóch scenariuszach, natomiast interpretując całą strukturę od marca tego roku, należy wspomnieć, tak, mieliśmy silny ruch spadkowy, następnie odreagowanie, potem mieliśmy to załamanie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, wręcz z ujemnymi cenami jednej serii kontraktów i potem gwałtowne odbicie. No i ten cały ruch wpisuje się w korektę ABC, czyli w nieregularną, wydłużoną korektę płaską. Ale z drugiej strony, jeśli przyjmiemy, że ten dołek jest jednocześnie dołkiem na rynku, to mamy klasyczny impuls wzrostowy, w którym fala piąta jest wydłużona w klinie. No to tak nie wygląda dobrze, bo wydłużona fala, jeszcze klin, no nie do końca ma to miejsce. Natomiast jeśli jest to sam czysty impuls, to co najmniej powinniśmy się skorygować o połowę, czyli do 61,8% zniesienia Fibonacciego, czyli jakiś spadek rzędu 20 dolarów, czy na Brencie, czy na WTI. I jeśli na tych poziomach się zatrzymamy, zbudujemy trójfalową strukturę i zacznie się rynek odwracać, to będzie ciekawe miejsce do kupna. Natomiast ja mam nadzieję na trochę inny scenariusz. Mam nadzieję, że formacją impulsową, czyli coś tak jak tutaj, bez jakiegoś większego odreagowania, z taką formacją impulsową zmierzalibyśmy na nowe dołki. Idealnie, to jest taki mój scenariusz długoterminowy, idealnie gdyby udało się tą pięciofalową formację zsynchronizować z przełamaniem dołków na indeksach zagranicznych, na dojściem DAX-a do tych wspomnianych 5000 punktów, bo wtedy to byłaby świetna okazja do kupna, zwłaszcza, że w przypadku Brenta trudno to teraz o ekspozycję na krótko, bo
Jak Państwu już mówiłem kilka razy, linie słupowe powygasały, no i niestety emitentom trudno jest skonstruować, a może nie chcą podejmować tego ryzyka po tych ujemnych cenach WTI. I trudno jest skonstruować ETF-y na spadki, czy to Brenta, czy to WTI. Dlatego mamy całą masę ciekawych instrumentów na wzrost, no ale do tego należy poczekać. Czyli albo strefa 61,8, albo czekam na nowe minima. Dobrze. To wszystko na dzisiaj. Tak jak w przypadku tygodnia na GPW, jeśli chcą Państwo posłuchać od strony trochę takiej nastrojowej, szerzej, fundamentalnej, co dzieje się na rynku światowym, jakie są perspektywy dla rynku akcji, to zapraszam do szkoły giełdowej. To jest bodajże środa o 15:00. Będę mieć najbliższa środa, będę mieć nagranie w ramach współpracy ze szkołą giełdową. Ono ma zostać także bodajże upublicznione później, tylko że nie będzie to oczywiście za pośrednictwem Santandera, tylko za pośrednictwem czy to Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, czy GPW, czy ichniego panelu. Natomiast jak ktoś chce więcej posłuchać o fundamentach, o nastrojach, mam kilkadziesiąt ciekawych slajdów przygotowanych, to oczywiście zapraszam. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. No i słyszymy się za tydzień.